The city of Warsaw is proactive in developing a car sharing. Miasto Warszawa podjęło aktywność na rzecz uruchomienia car sharingu. Usługi, która umożliwia osiągnięcie korzyści będących w zainteresowaniu wielu miast na świecie, takich jak zmniejszenie problemu ilości miejsc parkingowych, ograniczenie ilości pojazdów stanowiących własność mieszkańców, redukcja emisji gazów, w tym cząsteczek odpowiedzialnych za powstawanie smogu. Przystąpienie do systemu car sharing następuje po dokonaniu rejestracji przez użytkownika i wybraniu planu abonamentowego. Od tego momentu możliwe jest wypożyczenie pojazdów. W trakcie wypożyczenia możliwe jest wykonywanie krótkich postojów, na przykład na zrobienie zakupów, w trakcie których użytkownik powinien zachować przy sobie kluczyki do samochodu. Następnie, po powrocie do pojazdu, można kontynuować jazdę. Po zakończeniu podróży należy zakończyć wypożyczenie. W tym celu można użyć aplikacji na urządzenia mobilne lub karty transportu miejskiego, używanych również podczas wypożyczania samochodu. Po wyłączeniu silnika i wyjściu z samochodu należy zamknąć drzwi i przyłożyć kartę do czytnika zbliżeniowego lub zakończyć wypożyczenie w aplikacji mobilnej. A po sprawdzeniu, czy drzwi zostały prawidłowo zamknięte, można rozstać się z pojazdem. Systemy car sharing są obecne w większości dużych miast europejskich, szczególnie dobrze rozwinięte w Niemczech, Francji, Hiszpanii i Włoszech, w dużych miastach Kanady i USA. Rozwijają się również w Ameryce Południowej, Australii i niektórych regionach Azji. Car sharing na dobre rozpoczął się około 25 lat temu jako działalność niszowa, a obecnie zaczyna stanowić usługę o charakterze powszechnym dla dużych obszarów miejskich.